Panie Rafale, takiego w Zegartowicach trzeba. No właśnie, też tak myślę. No i drodzy Państwo, stało się. Po kilku latach przerwy Bike Show wraca na trasę Tour de Pologne. I wraca na trasę Tour de Pologne przy okazji wyjątkowego projektu, który zrealizuje dla Was razem z Cofidis Polska. Razem z Cofidis Polska będziemy do Was relacjonować cały Tour de Pologne, więc przez najbliższych 7 dni będę towarzyszył peletonowi na całej trasie, a Wy zobaczycie na Bike Show dwa filmy. Dzisiaj pierwszy film, w którym zobaczycie pierwszą część wyścigu. Będziemy na startach, na metach. Myślę, że uda też coś nagrać się z trasy. Przy okazji tego wyścigu współpracujemy też z teamem Cofidis, więc myślę, że będzie okazja, żeby dowiedzieć się kilku ciekawostek z zaplecza wyścigu i kilku ciekawostek z zaplecza startu teamu Cofidis w Tour de Pologne. Więc jesteśmy dzisiaj w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, na prezentacji ekip. Dzisiaj jest piątek, jutro pierwszy etap z Poznania do Poznania i zaczynamy znowu na Bike Show kolarską przygodę. Przygodę, której nie ukrywam, że mocno mi brakowało i cieszę się, że znowu ten wątek, ten temat na Bike Show wraca. Witamy na Tour de Pologne. Co on robi, drodzy Państwo? Bynajmniej nie fotografuje mrówek. Dokładnie. Czy fotograf Glucha robi zdjęcia płytek w Poznaniu? Możemy zadać taką ciekawą zabawę, właśnie wymyślić. Podpiszcie, co się może odstawiać. Co robi Glucha? Witamy Gruchę na Tour de Pierwsze spotkanie. Jakże nieoczywiste. Właśnie tak zawodnicy wyjeżdżają po prezentacji. No, w zależności od tego, co się komu trafiło, to można tutaj przeżyć niezłą motoryzacyjną przygodę. Kto trafił na busa, ten ma komfort. Słuchajcie, jak myślicie, ilu kolarzy mieści się do Poloneza? Jest wyjątkowa okazja, żeby sprawdzić, ilu World Tourowców wejdzie do Hunta, a ile wejdzie do dużego Fiata. Ale Fiat kombi, więc ma przewagę. Jak widzicie, zawodników zbiera się coraz więcej. Powoli wszyscy czekają na tych najważniejszych. Co by tu nie mówić, no w tym roku naprawdę bardzo dużo osób czeka i liczy na Michała Kwiatkowskiego. Za chwilę się tutaj pojawi. Co by tu nie mówić, jednak jest tak, że przy okazji prezentacji teamów te najbardziej rozchwytywane, te najciekawsze oczywiście są na końcu, a też zawodnicy ci, na których kibice najbardziej czekają. Oczywiście tutaj na samej prezentacji pojawiają się ostatni. Chociaż patrząc po tym, że zamknięty dla widzów jest tylko ten kawałek wydzielony, no to tak naprawdę nie ma większego problemu, żeby swojego idola gdzieś tam złapać w drodze. Ale ważne, żeby mu nie przeszkadzać. Chociaż akurat dzisiaj nie jest to dzień, w którym zawodnicy muszą się wybitnie jakoś koncentrować na starcie, więc jest dość luźna atmosfera. Tyle, moi drodzy, z pierwszego dnia, tyle z podpisania listy startowej. Teraz zawodnicy udają się do hoteli i jutro rano już zaczyna się ściganie w Poznaniu, więc widzimy się za chwilkę na starcie w Poznaniu. Dzisiaj znowu jesteśmy w Poznaniu, nic nowego, ale dzisiaj w Poznaniu ruszamy. Dzisiaj Tour de Pologne naprawdę startuje, dzisiaj zaczyna się ściganie. Ciekawy etap w tym sensie, że w ciekawym miejscu mamy zakończenie, bo jest to dzisiaj trasa Poznań-Poznań, natomiast jeżeli sobie zobaczycie na mapę, to start jest właśnie tutaj, gdzie jesteśmy, czyli na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. To jest oczywiście start honorowy, start ostry jest kawałek dalej. Natomiast finisz jest dzisiaj w bardzo ciekawym miejscu, bo tym miejscem jest tor wyścigowy Poznań, więc ciąg dalszy tej historii motoryzacyjnej. Wczoraj klasyczna motoryzacja, stare samochody na starcie, na początku wyścigu kolarskiego. Dzisiaj wyścig kolarski finiszuje na torze samochodowym. Więc myślę, że może być to ciekawe miejsce. My dzisiaj jedziemy w jedno miejsce na trasie, żeby Wam pokazać jakiś punkt na trasie dzisiejszego ponad 180-kilometrowego etapu, a potem kierujemy się już na metę na torze Poznań. Moi drodzy, parę słów o tym, dlaczego Tour de Pologne z Cofidis. Jesteśmy tutaj dzięki Cofidis Polska. Cofidis, część francuskiej grupy Cofidis, czyli instytucji finansowej mającej już 40 lat doświadczenia. Cofidis Polska na polskim rynku od 16 lat. Firma, która od początku bardzo mocno działa w kolarstwie, bo od 96 roku ma własny zawodowy team kolarski w World Tourze. I jesteśmy tutaj właśnie dzięki Cofidis Polska po to, aby pokazać Wam z jednej strony cały Tour de Pologne, bo Cofidis jest też jednym ze sponsorów Tour de Pologne, ale przy okazji jesteśmy tutaj też po to, aby trochę zajrzeć za kulisy działania zawodowej grupy kolarskiej Cofidis na wyścigu, czyli właśnie na Tour de Pologne. Sponsorem tego
cyklu jest Cofidis Polska. Zapraszam Was oczywiście też na ich social media, bo również u nich będzie jeden z filmów, które tutaj nagrywam. I oczywiście bardzo mocno dziękuję, bo to właśnie dzięki Cofidis Polska mam możliwość pokazania Wam w tym roku znowu całego Tour de Pologne. Jest chwila na Bikeborn, czyli jak jesteśmy przy teamie Cofidis, no to oczywiście nowe Lucky 795 Blader S, ta najnowsza generacja, która jest rowerem de facto aero w ofercie Luka, natomiast łączy pewne cechy w ogóle rowerów torowych Luka z pewnymi sprawdzonymi rozwiązaniami. Możemy się też przyjrzeć konfiguracji, jaką tej zawodnicy mają na pierwszy etap i w ogóle na Tour de Pologne, czyli oczywiście Cofidis to Shimano Durace, koła Corime i tu ciekawostka, w przypadku jak widzicie wielu rowerów są to szytki, czyli nie jak teraz obowiązujący trend opony tubeless, czyli tutaj jeszcze mamy szytki. You guys are still running on some tubulars, yes? Yeah. So it's quite uncommon nowadays. Today the pressure. Teraz słuchajcie, zaczynają się całe logistyczne szachy, ponieważ część samochodów już pojechała na bufety. Niektóre samochody kierują się już wcześniej na finish, a te samochody, które jadą za peletonem, wyruszają teraz właśnie za peletonem na trasę. Więc każdy ma swoją rolę, każdy wie, co ma robić. Do tego jeszcze autobusy, dodatkowo masażyści. To jest jedna wielka logistyka, która naprawdę wymaga dużego doświadczenia, więc trudno się dziwić, że osoby, które gdzieś tym siedzą, które tym zarządzają, naprawdę mają co robić. Ciężka praca mediów, ciężka praca oficera prasowego. Praca 5 etatów na jednym. 5 etatów na jednym. Trzeba znaleźć wszystkich, trzeba oznaczyć, trzeba udostępnić. Trzeba zrozumieć, jak holenderskie i belgijskie nazwiska brzmią, jak się je zapisuje, a jak brzmią. Tak, czego się nie zrobi dla zasięgów, tak, to nie jest które są kluczowe tutaj dla mojego szefostwa i liczy się efekt, tak? Dobra, teraz przede wszystkim to pytanie zdawał, który etap twoim zdaniem będzie kluczowy na tym turze? Jak dla mnie, inaczej, sorki, żal Mejda pojechał. Według mnie no, czasówka, tak tradycyjnie będzie czasówka, chociaż najbardziej jestem ciekawy etapu piątego. Przyczyna bielsko-biała, bo będzie przejeżdżał przez moje rodzinne strony i zaprosiłem całą rodzinę i w ogóle znajomych, także... To super, to super. Pozdrawiamy. Ale jeszcze jedno pytanie ostatnie. Czy czasówka w Katowicach przechodzi znowu przez Nikiszowiec? Tak, przechodzi. Super, idealne. To zapraszamy od razu wszystkich, bo ten film idzie jeszcze przed tym etapem, więc idźcie na kawę na Nikiszowiec i kolarze Wam przyjadą. Polecam, zapraszam, będzie super zabawa. Będzie ekstra. No i zostawiamy Poznań, zostawiamy start. Kolarze teraz skierowali się na linię startu ostrego, bo tak naprawdę pamiętajcie, że to, co Wy zwykle oglądacie na starcie, to nie jest prawdziwy start wyścigu. To jest tylko start honorowy, czyli tutaj nikt się nie ściga, nikt się nie napina. Kolarze po prostu wyjeżdżają i dopiero w jakimś takim bezpiecznym miejscu, najczęściej za miastem albo na jakiejś szerokiej ulicy, zaczyna się właściwy start. Start ostry, tam się zaczynają pierwsze ucieczki, tam się zaczynają na przykład przerwy na toaletę, bo taka też jest prawda, że po starcie ostrym często gdzieś kolarze zjeżdżają na jeszcze mały skok w bok. A my lecimy do Kostrzyna najprawdopodobniej. Pomysł jest taki, że jest dobry dojazd, więc jedziemy do Kostrzyna zobaczyć, co tam się dzieje, jak się tam kibicuje, a potem będziemy kierowali się już na metę na torze Poznań. Takie to jest właśnie tempo. Ledwo tutaj przyjechaliśmy, to już peleton poleciał i lecimy dalej. Prawda jest taka, że przy takich etapach, które nie są bardzo długie, tylko są płaskie, to jeżeli chodzi o robienie materiałów i relacji, jeżeli nie jest się fotografem na motocyklu, który faktycznie może przeskakiwać peleton, może być w kilku różnych miejscach, to bardzo, bardzo trudno jest coś nagrać i coś zrobić, czy zrobić zdjęcia, więc w naszym przypadku i tak dobrze, że udało się tutaj dzisiaj w to jedno miejsce na trasie zawitać. No i teraz już kierujemy się prosto na finish, na tor wyścigowy Poznań i też w ogóle jest ryzyko, że z tym finiszem mogą być problemy, ponieważ jest duże ryzyko burzy, a jakby była burza przy finiszu, no to może być ten finisz zneutralizowany na torze, czyli no nie będzie finiszowania, ale trzymajmy kciuki, żeby pogoda wytrzymała dzisiaj finisz wcześnie, więc może to jeszcze nie jest taka typowa polska pora
burzowa. W takim miejscu jeszcze kolarstwa Wam nie pokazywaliśmy, chociaż na swój sposób byliśmy już kiedyś na Bike Show blisko, bo pewnie ci z Was, którzy śledzą Bike Show regularnie, widzieli nasze trasy, które przechodziły przez Przełęcz pod Ostrą, gdzie znajduje się uliczny tor do samochodowych mistrzostw Polski górskich, to generalnie rzecz biorąc po prostu wyścigów górskich samochodów. Tutaj jesteśmy na torze Poznań w bardzo ciekawym miejscu, też ciekawym ze względu na kolarstwo, bo nie tylko dzisiaj kolarstwo tutaj zawita przy okazji Tour de Pologne, tak się też składa, że tutaj na torze Poznań regularnie organizowane są też kolarskie ustawki i treningi, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany takim tematem, to polecam sobie wygooglować. W Poznaniu na torze można się rowerem również przejechać, potrenować w takich zupełnie odizolowanych od ruchu warunkach na szerokim, nagumowanym asfalcie. W kolarstwie nie wszystko da się zaplanować, już na pewno nie pogodę, więc zapowiadało się, że będzie piękny finisz na suchym torze, a sytuacja uległa radykalnej zmianie. Natomiast i tak jest szczęście, bo udało się bez neutralizacji. Była totalna burza, zresztą możecie teraz zobaczyć, co się tutaj przed chwilą działo. Państwo tutaj działo właśnie przed chwilą. Tak wyglądała sytuacja chwilę przed przyjazdem peletonu, ale miejmy nadzieję, że takie przygody podczas tego wyścigu będą jak najrzadsze. Ale na przejazd kolarzy wszystko się rozpogodziło. Tor jest mokry, to jest problem, natomiast poza tym jesteśmy gotowi. Czekamy na kolarzy. No lekko nie będzie, drodzy Państwo, bo przyczepna ta nawierzchnia teraz nie jest. Zdecydowanie nie jest. No i tak się musiało to skończyć, ale dobrze, że jest to szeroki asfalt. Kto tu wraca do zdrowia? Kto tu wraca do kolarstwa? Ja wracam do zdrowia po kontuzji, po przerwie wywołanej upadkiem wielokrotnie powtórzonym, operacją stawu barkowego, także jestem już zdrowy. Ale idzie ku dobremu. Ręka zaczyna pracować, idzie ku dobremu, powoli wracam na rower, no ale odwiedziłem dzisiaj tor Poznań, który jest stosunkowo niedaleko od mojego domu, żeby kibicować kolegów, z którymi przez ostatnie kilka lat miałem okazję się ścigać w jednych ekipach. Oczywiście, żeby spotkać się z Jankiem, z Gipionem, zobaczyć, jak bardzo jest ślisko na tym torze. A jest także bardzo. Resztki ogumienia z wyścigów samochodowych pozostały. Tak. Ej, Michał, od razu zadaję to pytanie wszystkim kolarskim ludziom, których spotkam. Po pierwsze, kto jest Twoim faworytem wyścigu? Ja naprawdę patriotycznie podchodzę i Michała Kwiatkowskiego obstawiam tutaj jako głównego faworyta i sercem i rozumem, także mam nadzieję, że tak będzie. Drugim faworytem jest Piotrek Broszka, który dzisiaj leżał w kraksie. I stracił 25 minut. O kurde, 25 minut? Ale na torze czy wcześniej? Przed. Ale jutro jest Karpacz, ciężkie góry, to 25 minut to odrobi, nie? Kończymy pierwszy dzień. Finisz na torze w Poznaniu. Wygrywa Tim Mellier, jak pewnie wiele osób obstawiało. Był faworytem wielu. Max Walscheid z Cofidisu, piąte miejsce, więc w sumie też całkiem fajnie, całkiem wysoko. No i cóż, jutro etap z Leszna, jutro pierwszy etap z górami, bo jutro zaczynamy w Lesznie, czyli zaczynamy w Płaskopolsce, a potem Karpacz, czyli pierwszy etap, gdzie będzie naprawdę walka w górach, gdzie będzie się, mam nadzieję, działo. Mam też nadzieję, że dzień będzie trochę spokojniejszy pogodowo, czyli przede wszystkim stabilny, żeby łatwiej coś zaplanować, żeby było trochę mniej nieprzewidzianych przygód na trasie. Więc jutro, a w zasadzie u Was za chwilę, widzimy się w Lesznie. Meldujemy się na starcie drugiego etapu Tour de Pologne 2023. Jesteśmy w Lesznie. Jest to miła niespodzianka. Tyle filmów z Leszna, tyle filmów ostatnio z Pojezierza Leszczyńskiego na Bike Show. Wiecie, że tutaj lubię wracać z rowerem. Tym razem przyjechało tutaj Tour de Pologne, więc przyjechaliśmy tutaj po prostu z Tour de Pologne. Więc wyjątkowo fajnie, bo trochę etap domowy. W tym roku dwa domowe etapy. Jeden w Krakowie, drugi w Lesznie. Dzisiaj zmienia się charakter Tour de Pologne. Etap zaczyna się płaską częścią, ale jest ponad 200 km i końcówka do Karpacza to już pierwsze przełęcze, pierwsze góry, pierwsze podjazdy. Więc dzisiaj etap na początku spokojny, na początku płaski, potem pierwsze góry i myślę, że ciekawy finisz w Karpaczu. Więc dzisiaj zaczynamy
trochę bardziej górskiego ścigania. Plan na dzisiaj jest taki, że pokręcimy się trochę tutaj na początku, na starcie, zobaczymy rowery zawodników, zobaczymy, czy na dzisiejszy etap są jakieś zmiany. Może uda mi się pokazać Wam, jak wyglądają rowery największych polskich rywali, czyli Rafała Majki i Michała Kwiatkowskiego. Może do tych rowerów się gdzieś tutaj dobierzemy, a potem już lecę prosto na metę. Bo dzisiaj etap płaski, ten początek będzie dość szybki, więc wydaje mi się, że nie za bardzo jest pole manewru, żeby gdzieś się zatrzymać na trasie i coś nagrać. Więc tam, gdzie już kolarze trochę zwolnią w górach, tam znowu nie ma bocznych dróg objazdowych, więc dzisiaj plan jest na to, aby od razu lecieć na metę. No idealnie się składa, akurat idealnie po skraju samochodu Ineosu zapasowy rower Michała, czyli oczywiście Pinarello Dogma, jak to w teamie Ineos. Team Ineos na Shimano, czyli mamy tutaj w zasadzie komplecik i to jest ciekawostka, ponieważ to, że zawodnicy mają oczywiście osprzęt, czyli napęd Durace'a, nie jest niczym zaskakującym, ale pewnie dla tych spośród Was, którzy śledzą historię Tour de France w ostatnich latach, nie tak oczywistym czymś jest wybór kół. Oczywiście na takich wyścigach jak Tour de Pologne zastosowanie kół Shimano, czyli w tym przypadku Durace ze stożkiem 50, to jest coś mniej zaskakującego, ale część z Was pewnie wie, że na takich wyjątkowo ważnych dla Ineosu czy kiedyś Team Sky etapach, jak na przykład kluczowe etapy Tour de France, team potrafił przerzucić się na koła lightweighta, mimo tego, że Shimano pozostawało sponsorem zespołu. Co jeszcze tutaj ciekawego? Tak jak Wam mówiłem, stożki 50, no i oczywiście opony, tak jak to było mówione, jest tubeless, czyli jest Continental Grand Prix 5000. Tutaj możecie sobie zobaczyć, że te rowery jeżdżą, te rowery naprawdę nie spędzają całego życia na dachu jako zapasowe, więc ślady zużycia są. Możecie się też przyjrzeć, jakie tej konfiguracje napędu mamy. No, dla amatora pewnie są to ciekawe konfiguracje, bo jest korba 54-40, no więc możecie sobie wyobrazić, jakby się na tym jeździło po górach normalnemu człowiekowi. Jest kaseta 11-30, więc co by tu nie mówić, jest twardo. Najlżejsze przełożenie 40 do 30, czyli takie przełożenie, które w moim przypadku się pojawia, jak coś mi się zepsuje w rowerze, a nie jako najlżejsze przełożenie z własnego wyboru. I od razu na gorąco rower Rafała, czyli tutaj mamy w zasadzie głównych polskich rywali na Shimano, tutaj też Durace, ale w przypadku Rafała trochę więcej rowerowej biżuterii wjeżdża, bo jak widzicie, korba Durace'a u Rafała ma blaty Carbon TI, ale ciężko będzie zobaczyć dokładnie wielkość tych blatów, ponieważ no nie są oznaczone i podpisane, żebym z tej odległości Wam powiedział. I jeszcze takiej biżuterii rowerowej to u Rafała pojawiają nam się też tarcze Carbon TI, czyli tarcze z karbonowym pająkiem. Pokazywaliśmy Wam parę razy na Bike Show już tego typu patenty przy okazji chociażby budowy najlżejszych rowerów. Chyba przy okazji budowy najlżejszego roweru szosowego na tarczach w Polsce pojawiały też się tarcze Carbon TI karbonowe. I koła tutaj Envy, stożek tak samo, plus też Continental Grand Prix 5000 i też jest to już tubeless, czyli najwięksi polscy rywale jeżdżą na mleku. I kolejny rower, któremu warto się przyjrzeć, kolejny rower, który może mieć znaczenie w klasyfikacji generalnej, zobaczymy, czyli rower Mateja Mohoricza, Merida teamu Bahrain Victorious. Kolejny rower na Shimano Durace i wydaje się, że jest to zwykły Durace, bo jak się przyjrzycie, no nie ma tej żadnej takiej rowerowej biżuterii, ale jest bardzo ciekawe stopniowanie napędu, ponieważ mamy tutaj korbę 55-42 i mamy kasetę 11-34, więc trzeci rower na Shimano i trzeci rower z zupełnie innym stopniowaniem napędu. A poza tym oczywiście koła FSA, Vision i reszta mniej lub bardziej standardowych komponentów od sponsorów. To jest kolarskie życie w pigułce, czyli kolarski autobus nie mógłby się obyć bez pralki i bez ekspresu. Własna kawa musi być. I lądujemy przy autobusie Team Cofidis i tutaj bez zmian, czyli podziwu godna konsekwencja, znowu rowery na szytkach. W zasadzie po prostu Team Cofidis ściga się na szytkach, więc no, mamy tutaj prawdziwy ewenement. Szczerze powiedziawszy, nie przyglądałem się wszystkim teamom, ale wydaje mi się, że teraz już nawet jakieś 90% jedzie na oponach tubeless, a Cofidis dalej konsekwentnie na szytkach. Okej, mamy pewne zmiany w rowerach Cofidis. Jest to jedna jedyna zmiana, czyli zawodnicy zmienili kasety. Dzisiaj jadą na kasetach 11.34, wczoraj jechali na kasetach 11.30. Wysokość stożków pozostaje ta sama, więc zawodnicy dzisiaj trochę lżejsze przełożenie, jednak będzie więcej gór, więc zawodnicy dają sobie większą elastyczność przełożeń na podjazdach. Nie chodzi o to, żeby jechać cały czas na najlżejszym, chodzi o to, żeby nie ograniczać się do jakiegoś wąskiego zakresu przełożeń, czyli mieć większy wybór
tych przełożeń lżejszych. Słuchajcie, mamy tutaj wyjątkową okazję, żeby zajrzeć do samochodu Teamu Cofidis, jak wygląda samochód teamowy w trakcie wyścigu. I widzicie tutaj bardzo dużo sprzętu radiowego plus telewizor. Tutaj zawodnicy, ekipa, czyli dyrektor sportowy i mechanik mogą podglądać wyścig na żywo. Jest też tablet, który tu widzicie. Tablet wyświetla wszystkie takie dane, jak na przykład to, gdzie aktualnie się znajdują i zawodnicy, gdzie znajduje się samochód, dokładna pozycja, czas do mety i wszystkie takie detale. I widzicie też, że są tutaj trzy radia. Jedno radio to jest oczywiście radio wyścigu, jedno radio służy do komunikacji między samochodami i trzecie radio jest radiem do komunikacji z zawodnikami, więc no, naprawdę dużo rzeczy tutaj się dzieje, a jeszcze musicie dodać do tego to, że tutaj z tyłu cała masa sprzętu, więc no nie jest przypadkiem, że zawodnicy, że teamy wolą większe samochody, a samochód nigdy nie jest wystarczająco duży, żeby pomieścić wszystko to, co na wyścigu jest potrzebne. Z tyłu w bagażniku lodóweczka z napojami. Tutaj dziękujemy dyrektorowi sportowemu za pokazanie, co tam się skrywa. Są oczywiście bidony. Bidonów w zależności od etapu, długości etapu, zawodnik zużywa od 5 do 6 na etap. Wszystko zależy od tego, jak długi jest etap. Tutaj też z tyłu mieszczą się torby z zapasowymi rzeczami dla zawodników, czyli takie rzeczy jak na przykład odzież, jeżeli coś by się stało na trasie, albo po prostu trzeba by się przebrać coś suchego, zapasowe buty i tym podobne rzeczy zawsze są w samochodach technicznych. Redaktor Kasiu, czego ciekawego dowiedziałaś się od Teamu Cofidis dzisiaj? Dowiedziałam się o pewnej zasadzie związanej z językami i z narodowościami ekipy. W związku z tym, że ekipy są multinarodowe, zapytałam dyrektora sportowego, w jakim języku się porozmawiają, czy to jest mieszanina wszystkich języków, czy mają jakiś jeden określony. No i dowiedziałam się, że na samym początku każdego wyścigu określają jeden język, w którym się komunikują. Musimy jeszcze ustalić, jaka jest metoda ustalenia. Czy to jest losowanie, czy nie wiem. Czy to jest perswazja Włochów. Czy perswazja Włochów. I czy ten język zawsze jest włoski, dokładnie. To jest nie, nie jest zawsze włoski, ale pan mówił, że jest to czasami trudne, bo w emocjach on woli mówić w swoim języku, ale no tutaj pewnie jakieś budowanie drużyny i ducha drużyny wymaga tego, żeby jednak wszyscy się rozumieli, wszyscy czuli się swobodnie i rozumieli wszystko, co ktoś mówi w autobusie. Szybkie pytanie do najsympatyczniejszego kolarza w peletonie. Jaki etap będzie kluczowy? Jaki etap będzie kluczowy? Etap do Bielska i czasówka, myślę, bo dużo kolarzy tutaj na wyższym poziomie, także myślę, że czasówka to będzie dała werdykt. Powodzenia dzisiaj i bezpiecznie do mety. Dzięki. Dwie minuty do startu, peleton zaraz wyrusza i my też zaraz opuszczamy. Jak widzicie, start honorowy to bardzo spokojne miejsce. Wszyscy po prostu ustawiają się w rządku i spokojnie przejadą przez ulicę Leszna. Szkoda, że nie było dzisiaj rynku w Lesznie, ale nie można mieć wszystkiego. Na pewno to miejsce jest bardziej wygodne dla kolarzy i dla teamu. Ale jak będziecie kiedyś w Lesznie, to koniecznie sobie rynek zobaczcie, bo jest bardzo ładny. Polski, Kowlicy, Rzeszotary, Jeźleżany, Gniewo, Mirowice. To jest droga krajowa numer 9. I jesteśmy na ostatnim podjeździe dzisiejszego dnia. Pogoda zdecydowanie inna niż na starcie. Na starcie ponad 30 stopni, słońce i upał, a tutaj w Karpaczu co chwilę przechodzą jakieś burze po drodze, pada, temperatura około 20 i poniżej 20 stopni, więc zupełnie inny klimat. A tutaj na ostatniej ściance pewnie dużo ciekawego będzie się dzisiaj działo, więc lecimy na sam finisz. Mamy myślę, że godzinkę, półtorej godziny przed peletonem, może nawet trochę więcej, także na spokojnie zobaczymy, co tam się dzieje na finisz. Znowu w tym aparacie. O, znowu mróweczki. Znowu to samo. Jeszcze nie, to jest w tym samym odcinku pójdzie, więc nie możesz powiedzieć, co robić dalej. To już mogę mówić, czy nie? Jeszcze nie możesz. Aha, jeszcze jeden etap. No to zaraz sobie kask fotografuję na przykład, no, nie? Dopiero potem. Po wtorku możemy powiedzieć, co robić. Dobrze. Robi zdjęcia środka kasku. Tak, jak dzisiejszy etap? No, bardzo ciężki do pracy. Końcówka, gdzie są takie najbardziej atrakcyjne miejsca, te podjazdy, wszystkie sztywne. To jest tak, że fotografowie się zamieniają, rotują cały czas na tych motocyklach. Tak naprawdę dostajesz tam jedną szansę.
szanse, dwie szanse na podjazd. Szczyt podjazdu to też już nie można robić, bo trzeba uciekać, żeby na zjeździe nie zostać gdzieś tam przed kolarzami. Więc tych szans jest tak naprawdę bardzo mało i też kiedy jest ucieczka bardzo blisko peletonu, przed nimi niewiele, poniżej minuty, bardzo nie wolno w zasadzie zsiąść z motocykla, bo nie wolno wjeżdżać później pomiędzy ucieczkę a peleton, a w sytuacji, kiedy zostanę za peletonem, nie będę mógł go wyprzedzić i prawdopodobnie na metę nawet nie dotrę, więc to dylematy, z czego zrezygnować, co komputer zrobić? Cały czas działa, nie? Zmęczeni, ale przynajmniej na finiszu sucho, peleton dociera trochę porwany na metę dzisiejszego etapu. Było blisko polskiego zwycięstwa dzisiaj, ale jednak trochę na końcu zabrakło. Trzymamy kciuki za kolejne dni. Mimo nerwowego dnia udało się jednak, że etap do Karpacza zakończył się przynajmniej na sucho. Na sucho dla kibiców i też na finiszu dla kolarzy, gdyż temperatura myślę, że jest spokojnie 15 stopni mniej niż dzisiaj na starcie. Kolejny etap, kolejne miasto. Jesteśmy w Wałbrzychu, moi drodzy. Dzisiaj zupełnie inna pogoda niż przez ostatnie dni. Pierwszy start, kiedy naprawdę nie ma upału, jest niespełna 20 stopni, trochę wieje, ale dzisiaj ma być tak cały dzień i ma być też stabilnie, czyli jest duża szansa, że dzisiaj nie będzie jakichś sensacji pogodowych typu ulewa, burza albo coś w ten deseń. Jesteśmy w Wałbrzychu. W Wałbrzychu nigdy nie byłem dłużej niż przejazdem i muszę przyznać, że wczorajsza krótka wizyta w mieście, krótki przejazd, krótki spacer przez miasto wskazuje, że może to być ciekawe miejsce do tego, żeby tutaj się wybrać z rowerem. Zresztą dużo od Was słyszałem o potencjale, zwłaszcza szosowym, okolicy, więc mam nadzieję, że uda się tutaj w końcu kiedyś dotrzeć z rowerem. A dzisiaj ruszamy na bardzo ciekawy etap, etap zdecydowanie górski, etap z metą w Dusznikach Zdroju, z metą na torze biatlonowym. Więc po torze wyścigowym Poznań, kolejne ciekawe, niecodzienne, nieoczywiste miejsce na finisz wyścigu kolarskiego. Myślę, że będzie fajnie, chociaż pewnie niestety będzie trochę mniej ludzi niż przez ostatnie dni, no bo dzisiaj pierwszy dzień turu, który nie jest w weekend, tylko dzisiaj mamy poniedziałek. Ale zobaczymy, co ciekawego na trasie. Zaczynamy kolejny dzień naszej relacji. Zabezpieczenie techniczne na Tour de Pologne to Victoria, a na dachach samochodów Victorii, samochodów neutralnych, macie rowery Villiera, czyli coś dla naszego Ryszarda. Tutaj można się przyjrzeć, jak te rowery wyglądają, czyli rowery, które no, mają w sytuacjach awaryjnych posłużyć zawodnikom, kiedy nie ma możliwości dostarczenia zawodnikowi zapasowego roweru teamowego. Mamy tutaj Villiery na Ultegrze, jak widać. Jest tutaj kompletna Ultegra DI2 i osprzęt jest akurat taki sam w różnych rowerach. Trochę różnią się koła, w sensie tutaj jak widzicie w rowerach mamy koła też Ultegry, natomiast zapasowe koła, które tutaj samochód techniczny ma, to koła już obrędowane przez Victorię. Różne kasety pod różne systemy, jak widzicie też nawet są tutaj koła pod szczęki. Teraz możecie podpatrzeć temat ciśnienia w Team Ecofidis. Tutaj nic się nie zmienia od wczoraj, nie pada, ma nie padać, czyli około 7 atmosfer w szybkach. Tak jak mówiliśmy, Cofidis jeździ dalej na szybkach, więc około 7 atmosfer w szybkach. Teraz nie mrówki. Teraz dostaję zlecenie, kogo mam zrobić dzisiaj. Tak. Numerek 227 i 222. Panie Szymonie, dzisiaj do highlightsów, pan Szymon. Jaki będzie najważniejszy, albo może najciekawszy dla ciebie moment dzisiejszego etapu? No oczywiście ten, w którym mnie nie będzie, w którym nie będę mógł być, czyli na kilometr do mecie, ścianka 20%. Ja będę musiał już być na mecie niestety, ale mam nadzieję, że wy to zobaczycie w telewizji, ja sobie z odtworzenia zobaczę to dopiero. What do you think, which stage will be the most important for this Tour de Pologne? I think today will be really hard, hard start, and yeah, cycling now, everybody, they attack longer and further away from the finish. I think we will be in for a very hard stage and some big time gaps. And do you feel happy with the time trial on Thursday or not? Yeah, for me, I did some good preparation for the time trial. It's not my speciality, but I think also there will some guys will lose some big time. Do you have a warm up before the every stage or only if you want to? Yeah, only just today because of the crash yesterday, just to try and loosen a bit up, or else I'll start and I'll be completely full gas. So good luck and have like a safe stage today. Thank you very much, thank you. Słuchajcie, dzisiaj ruszyliśmy trochę wcześniej, w sensie ruszyłem jeszcze przed startem. Jedziemy po trasie. Dzisiaj mam zamiar przejechać całą trasę dzisiejszego etapu Tour de Pologne, bo jest
piękna. Nie ukrywam też, że jestem wszystkim trochę prywatny, bo po prostu chciałbym zobaczyć te rejony pod kątem własnych wyjazdów rowerowych i zobaczyć tutaj kilka ciekawych punktów. Więc przejdziemy całą trasę. Mamy niedużo czasu, bo nie mogę zatrzymywać się na zbyt długo, bo nie mogę dać się wyprzedzić przez zabezpieczenie i przez peleton, no bo potem już po prostu utknę. Więc muszę być przed wyścigiem, żeby dojechać sobie wcześniej spokojnie do mety, ale mam nadzieję, że i tak uda się parę miejsc złapać. A ponieważ oglądacie ten film w połowie Tour de Pologne i jeżeli chcecie więcej jeszcze materiałów z Touru, to pamiętajcie, że na Instagramie Bike Show jest relacja codzienna i moje zdjęcia i materiały właśnie z wszystkich etapów na Instagramie bikeshow.cc. Ale tutaj perełki na trasie. Podjazd do Walimia po kostce brukowej. Jestem ciekawy, ile lat ma ta kostka brukowa, bo jest w stanie lepszym niż jeden asfalt, który ma 5 lat. Piękny podjazd w lesie po kostce. No, w telewizji może nie będzie zbyt dobrze wyglądał, bo wszystko jest w lesie, ale jednak takie klimaty to nie jest coś oczywistego. Kostka brukowa, podjazd, las, góry, coś pięknego. Ekipy techniczne powoli jadą na swoje stanowisko. No to jesteśmy w miejscu dzisiejszego finiszu. Dzisiaj udało się przejechać całą trasę i fajnie, że w końcu te rejony udało się odwiedzić. Szkoda, że za kierownicą samochodu, ale mam nadzieję, że wkrótce da się wrócić z rowerem. Jesteśmy na terenie stadionu biathlonowego. Droga, którą podjeżdżaliśmy, ten wariant, którym dzisiaj podjeżdżaliśmy, został zrobiony specjalnie teraz na Tour. Normalnie tutaj wyjeżdża się samochodem z drugiej strony, więc jest jeszcze jedna ścianka na koniec dzisiejszego etapu. Jakby nie brakowało podjazdów kolarzom, bo naprawdę na trasie dzisiaj dowód na to, że w Polsce można zrobić trasę, na której nie brakuje podjazdów, bo praktycznie cała trasa jest jednym wielkim grzebieniem z pięknymi, w większości leśnymi podjazdami. Tak dzisiejszy finisz wygląda, czyli zawodnicy kończą podjazd takim bardzo, bardzo wąskim fragmentem między barierkami tej gumowymi, więc nie są to te stare, dobre, metalowe barierki, które miały czasami skłonność do robienia różnych katastrof na wyścigach. Zawodnicy wypadają z tego oto wąskiego fragmentu, gdzie widać jeszcze ślady budowy wręcz tego wszystkiego. No i wypadają tutaj na płytę stadionu biathlonowego i tam już trochę szersze miejsce do końca. Czyli jeżeli to akurat zdarzyłoby się, że wyjedzie parę osób razem, to jest gdzie zafiniszować, jest gdzie zasprintować. Natomiast sam podjazd jest naprawdę bardzo wąski. No i kończymy trzeci etap Tour de Pologne. Kończymy też pierwszą część relacji Bike Show i Cofidis Polska z Tour de Pologne. Oczywiście nie kończymy zabawy, peleton jedzie dalej. Ja razem z Tour de Pologne jadę do końca, do ostatniego etapu z metą w Krakowie, więc już w drugiej części tego cyklu zobaczycie pozostałe etapy. Będę starał się dalej rozmawiać z ciekawymi ludźmi, zaglądać gdzieś za kulisy teamu Cofidis i może też innych teamów, więc mam nadzieję, że ten cykl Was zaciekawi. No i też mam nadzieję, że w ogóle będziemy gościć z kamerą na Tour de Pologne, może na innych wyścigach częściej. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla Cofidis Polska, który jest sponsorem tego cyklu. Gdyby nie Cofidis, nie byłoby tego materiału, na pewno nie miałbym możliwości nagrywać dla Was całego Touru i pokazywać Wam polskiego największego wyścigu swoim okiem. Więc dzięki jeszcze raz, oczywiście odwiedźcie social media Cofidisu, zainteresujcie się ich usługami. Z mojej strony wielkie dzięki, no i bądźcie czujni, bo już wkrótce, a w zasadzie być może w jednym z dwóch następnych odcinków, druga część relacji z tegorocznego Tour de Pologne z metą w Krakowie. Yeah.